Jak już to mogliśmy usłyszeć na początku tej Eucharystii, ta niedziela dzisiaj jest zwana niedzielą dobrego pasterza. I by jakoś zrozumieć z jednej strony tak, obraz Chrystusa, który jest dobrym pasterzem, a zatem także i nas, którzy w takim razie jesteśmy Jego owcami, o których to też owca doznaje nas pasterza było w Ewangelii, trzeba najpierw także zobaczyć tę niedzielę tydzień temu, niedzielę biblijną i tydzień biblijny, który miał nas zachęcić do tego, aby rozważać Słowo Boże, aby właśnie ten tydzień słuchania Bożego Słowa i dzisiaj słyszymy o owcach, które znają głos pasterza. Słuchanie słowa prowadzi nas do poznania głosu dobrego pasterza. Takie są te owce, o których dzisiaj Chrystus mówi do swoich uczniów w tej przypowieści, w tej Ewangelii. Woła On swoje owce po imieniu, wyprowadza je i owce słuchają Jego głosu, a za obcych nie pójdą, bo nie znają głosu obcych. Znanie głosu pasterza bierze się z rozważania Słowa, z rozważania Bożego Słowa, tego, co Pan Bóg do nas powiedział. I ta Ewangelia mówi nam trochę o tym, jak tego Bożego Słowa słuchać i pokazuje, że jeśli słucham, to nie zbłądzę. Jeśli słucham, to nie zbłądzę. To słuchanie jest takim kryterium, także rozpoznania tego, kto przychodzi do owczarni, aby w imieniu Chrystusa sprawować nam pieczę. Słyszeliśmy bowiem na początku, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, wdziera się inną drogą. Jest złodziejem i rozbójnikiem, kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. I później Chrystus dopowiada, że On jest bramą. Więc każdy, kto wchodzi przez Chrystusa, jest pasterzem. Kto nie, pasterzem nie jest. I gdy spojrzymy na całość Ewangelii według świętego Jana, święty Jan, opisując wierzących, opisując też sytuację Żydów, do których przyszedł Pan Jezus wtedy, do których przyszła światłość, mówi, że w wyniku Jego przyjścia ci Żydzi wierzący podzielili się na takie dwie grupy. Z jednej strony na tych, którzy weszli do światła, którzy poszli za Nim, którzy rozpoznali w Chrystusie głos Ojca, głos pasterza i Żydów, którzy nie poszli za Chrystusem, którzy wolali zostać w ciemności, bo nie znają głosu pasterza. Jeśli byśmy to dalej poszli, faryzeusze, arcykapłani, Sanhedryn, wszyscy Żydzi, którzy za Chrystusem nie poszli, byśmy to uogólnili, to byśmy zobaczyli, że oni zbawienia upatrywali w prawie, w uczynkach dokonanych przez prawo, jak powie nam później święty Paweł. Ci zaś, którzy rozpoznali w Chrystusie Zbawiciela, głos Ojca, nie tyle znajdowali zbawienie w prawie, w uczynkach prawa, ale dzięki prawu rozpoznali głos Ojca. Różnica między podążaniem za Ojcem w prawdzie, w wierze, a tylko w prawie zbawienia dzięki sobie, dzięki swoim zasługom, a nie dzięki wierze. Dlatego nie rozpoznali głosu Jezusa, głosu Ojca w Chrystusie. I ci wszyscy, którzy tego głosu Chrystusa nie rozpoznali, a więc nie wchodzą przez bramę, nie wchodzą przez Chrystusa, bo nie znają głosu Ojca w Chrystusie, a roszczą sobie prawo do owczarni, są złodziejami i rozbójnikami. Czyli złodziej i rozbójnik jest tym, który nie słucha Ojca, który nie słucha Boga i nie potrafi rozpoznać Go, choć miał narzędzie, prawo.
rozbójnikiem i złodziejem jest ten, kto próbuje sam siebie zbawić, a nie szuka zbawienia w Chrystusie. Kto nie wchodzi przez Chrystusa, przez bramę, jest złodziejem i rozbójnikiem, a nie posłuchały go ich owce. Owca jest tą, a więc wierzący jest tym, który zna głos Pana, a więc który wchodzi przez Chrystusa, rozważa Jego Słowo i dzięki temu ma w sobie jaką właśnie taką intuicję, jakieś takie rozeznanie, że gdy mówi Bóg przez kogoś czy wprost, on to potrafi rozpoznać, a za obcym nie pójdzie. Takie są owce w Chrystusowej zagrodzie, takie są owce w Kościele. I tak, jeśli ktoś wejdzie przez Chrystusa, przez bramę, którą jest Chrystus, z jednej strony mowa tu o pasterzu, ale także o owce. Kto wchodzi przez Chrystusa? Czego to może być znakiem? Znakiem wejścia przez Chrystusa, przez bramę, może być chrzest. Tak jak słyszeliśmy o tym chrzest zanurzający nas w Chrystusa i potem do zmartwychwstania do życia. Wejście przez wodę. Czyli wejście przez bramę, którą jest Chrystus. Każdy, kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. I dalej wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Bo tak przez chrzest, przez bramę wchodzę do owczarni, wchodzę do Kościoła, wchodzę do bycia Chrystusowym uczniem, ale nie mam się w tym zamknąć, tylko mam wyjść dalej, znaleźć pastwisko, pójść tam, gdzie mnie pasterz prowadzi, gdzie mnie pasterz wzywa. I tak ta intuicja rozpoznania głosu Pana, a więc wszystkich tych, którzy przez prawo dotarli do Ojca, do Boga, który to prawo dał, te intuicje zauważamy wśród tych Żydów, do których mówił święty Piotr w pierwszym czytaniu. W dzień Pięćdziesiątnicy pozostanie Ducha Świętego Piotr wyszedł razem z 11 do Jerozolimy i w dłuższym wywodzie mówił o dziejach zbawienia, o historii zbawienia i że wreszcie ta historia miała swój szczyt w Chrystusie i tak jak słyszeliśmy, tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Piotr opowiedział im dobrą nowinę o Jezusie. W Chrystusie, którego żeście zabili, tak, którego żeście jesteście winni, jest możliwość zbawienia dla was. I dzięki tej intuicji, którą oni mieli, czytamy, gdy to usłyszeli, przejęli się rolami serca. Dzięki tej intuicji rozpoznali w Piotrze, w słowach Piotra, głos samego Boga. Gdyby to byli arcykapłani i faryzeusze, to pamiętamy z Ewangelii, oni się zatwardzali. Nie będziemy Cię słuchać. Czy nawet jak zmusili Chrystusa pod przysięgą do wyznania, kim jest. Ja jestem Mesjaszem, ja jestem Synem Bożym. Mówią, zbluźnił, choć powiedział prawdę. Oni zaś przejęli się do głębi serca, rozpoznali w tym prawdę, głos Boga, głos Ojca. I faktycznie dzięki temu spytali się, cóż mamy czynić? Ochrzcijcie się, nawróćcie się, bo dla was jest obietnica, dla was jest zbawienie. Owca, która rozpoznaje głos Boga, gdy ten mówi, gdy ten do niego mówi, czy to sam, czy to przez drugą osobę. I tak dzięki słuchaniu głosu Pana, głosu pasterza, pójściu za nim. Pasterza, który mnie zna po imieniu, pasterza, który przyszedł pytać mi życie, życie wieczne już teraz, to życie w obfitości, który, jak to śpiewaliśmy też w psalmie, prowadzi mnie dziadami pastwiska, moją duszę orzeźwia, nie muszę się lękać zła, choć idę przez ciemną dolinę, który dba o mnie, który sprawia, że jestem bezpieczny nawet wobec wrogów, bo zastawia dla mnie stół na ich oczach. Taki jest pasterz, o którym idę. Jednocześnie będąc owcą, wierzącą w Pana,
mam za pasterzem iść. Dlaczego i jak? O tym z kolei było trochę w drugim czytaniu z listu świętego Piotra, które kończyło się właśnie słowami, że teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I wcześniej jest trochę wyjaśnienie, dlaczego Chrystus jest pasterzem i stróżem naszych dusz. Dlaczego? Jak to się stało, że ten tytuł, tę godność uzyskał, czy nią się nazwał? Wcześniej święty Piotr mówi dużo o tym, że Chrystus również cierpiał za was i został wam wzór, bo ścieżki jego śladami, że go nie popełnił, w jego ustach nie było postępu, gdy mu złożono niezbożeczo, gdy cierpiał, nie groził i sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, byśmy przestali być uczestnikami grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Chrystus, można więc powiedzieć, stał się pasterzem przez krzyż, przez to, że cierpiał. Podobnie w następnym wersecie po Ewangelii, to będziemy słuchać jutro na Eucharystii, ten fragment, w którym trzy razy pada jedna cecha dobrego pasterza. Cechą nadrzędną dobrego pasterza jest to, że oddaje życie. Nie to, że pasterzuje, nie to, że wyprowadza, nie to, że karmi, nie to, że boi, ale że oddaje życie. To jest cecha dobrego pasterza. Dlatego Chrystus przez cierpienie, przez oddanie życia poświadczył to, że jest pasterzem i służą dusz naszych. I fragment proroka Izajasza, który cytuje nam tu święty Piotr, odwołuje nas do czwartej pieśni o Słudze Jahwe, którą słuchamy z kolei Wielki Piątek. Jest jak owca nie ma wobec czujących ją, jak baranek na rzeź prowadzony, tak on nie otworzył ust swoich. Chrystus owca, baranek, który dzięki temu, że złożył się w ofierze, to został w ludzie, stał się tym samym pasterzem. I zatem, jeśli chce być owcą i słuchać, to nie tylko przez Słowo Boże, ale także w jakiś sposób przez to, że dobrze czyniąc, będę znosił cierpienie. To się Bogu podoba, jeśli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Nie odpłacacie się złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie, krzywdą za krzywdę. Ale jak Chrystus, owca, baranek, pasterz, odpłacisz błogosławieństwem za zło. Jeśli będziesz potrafił znieść cierpienia. Cierpienie jest bowiem taką próbą, w której okazuje się, czy moje słuchanie głosu pasterza jest owocne. Czy ono zmienia moje serce, czy ono upodabnia mnie do pasterza, upodabnia mnie do Chrystusa, który wzór nam zostawia, byśmy chodzili Jego śladami. Także czasem śladem cierpienia, śladem trudu. I tak to kryterium słuchania i znoszenia cierpienia jest także tym, którym rozpoznajemy zarówno owce, jak i pasterza. Każdy, kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem. Z jednej strony jest to zachęta dla każdego z nas, byśmy Chrystusa słuchali, i by to słuchanie przemieniało nasze życie, byśmy tym słuchaniem przyjmowali się do głębi serca, jak Żydzi w Dzień Pięćdziesiątnicy po wysłuchaniu Piotra, ale także jest zaproszeniem do tego, byśmy modlili się za tych, którzy nam pasterzują. Zachętą dla mnie, bym sam siebie sprawdzał, czy autentycznie słucham. Bo przez Pana zostałem tu postawiony w jakiś sposób jako pasterz. I to moje pasterzowanie, czy innych, będzie owocne i autentyczne, jeśli będę wchodził przez Chrystusa, przez bramę, którą jest On. A więc jeśli sam będę Go słuchał, jeśli sam w jakiś sposób, to się będę zgadzał
na cierpienie. Przypomina mi się tutaj jedno zdanie księdza Andrzeja Cieślika, proboszcza z Joachima, wypowiedziane 13 lat temu na jednych rekolekcjach. Trochę mnie zapadło w pamięć i trochę mnie wtedy zdziwiło. Mówił, że zawsze, gdy głosi rekolekcję, to pości. To pości. I dodał później, że im dalej w rekolekcji, a więc im dalej w post, tym jakoś owocniej mu się głosi. Post, jakiś sposób przecież umartwienia, cierpienia, który sprawia, że głoszenie jest owocne. I tak w życiu pasterza głoszącego może być. Im bardziej cierpi, tym owocniej głosi. Im bardziej zna przez to i współczuje, tym lepiej do serca dociera, bo sam tego wszystkiego doświadczył. Tak samo jak Chrystus, który przecież również cierpiał za nas. Słuchanie i cierpienie. Jest to dwa słowa, które charakteryzują pastora, a które są zaproszeniem do nas, byśmy również na to się zgadzali i to podejmowali, byśmy coraz bardziej stawali się podobni do Chrystusa, znali Jego głos i dali Mu się prowadzić.